Cześć, jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, to jest mój vlog na YouTube i jest ze mną Werka. Cześć, pakuję się do domu. Werka wyjeżdża i się pakuje, a ja w tym czasie wam odpowiem na pytania, które mi zadaliście na Instagramie. Pytanie, co ty tam będziesz robić? No nie wiem. Podróżować. Podróżować i zajmować się Robertem i Danielem. W jakim mieście jesteś? Rockville w stanie Maryland. Mam do Waszyngtonu tyle, co do Śródmieścia z KM-ką, czyli 40 minut metrem. No, u nas to jest metr, a w Włosku to jest KM-ka. Ile kosztował Cię wyjazd? Program kosztował 5100 zł. Wiza kosztowała coś koło 900, 800? 800, 900 zł. Więc 6000 kosztował mnie teoretycznie wyjazd. Zamierzasz wrócić? Tak. Skąd taka decyzja? Kiedy, wiesz, bo Ty pewnie nie wiesz. W październiku w 2022 w październiku pojawiła się, tuż przed maturą, bo w maju pisałam 22 maturę, tuż przed maturą pojawiło się taki coś na Instastory, że zapraszamy na darmową kawę w Starbucksie porozmawiać o byciu oper. I wiesz, ja to widziałam? I ja byłam jak, darmowa kawa w Starbucksie, jestem za. Skąd taka decyzja? Właśnie jak byłam w październiku, na Instagramie wyświetliło mi się coś o oper, bo zaczęłam rozmawiać z moją mamą o wyjeździe do Stanów, więc jakby telefony podsłuchują i podrzucają propozycje. To prawda. Było fajnie, tylko że to był inny, to jakby była inna agencja, bo to było oper. A tu, ta agencja, w której ja jestem, to jest Culture Care. To była Oper in America? Mhm. To? I tutaj jakby ja myślałam, na początku jak składałam profil, to myślałam, jakby zaczęłam zakładać na Oper, no. In America. A Ola mówi, że nie, to nie jest nasz program, jakby my jesteśmy w Culture Care. Ja mówię, okej. Okay. Więc decyzja jest taka, że jakby chciałam być od tamtego czasu, jak zobaczyłam, właśnie byłam na tym spotkaniu, zaczęłam myśleć o tym, żeby być tą Oper, bo zawsze mi się marzyło wyjazd do Stanów. No ale jakby nie wiem, czy gdyby nie Ola, to bym w ogóle nie zrobiła nic w kierunku tego. Ola mnie bardzo popchała właśnie. Dzięki temu, że nakierowała mnie do daną rodzinę i tak, mam panią mamę z Polski, mam przez tydzień Werkę, która mnie wprowadzi w całe jakby daily routine. Och, już mówię po angielsku. I mam Olę na miejscu, więc jakby to są rzeczy, które sprawiły, że się zdecydowałam. No, kolejne pytanie. Czy obiecujesz, że nie zapomnisz o mnie? Zuzia. Of course. Of course. Joanna Krupa. Anna Krupa, yeah. Ja nie rozumiem, co ty do mnie godasz. Godasz. Nie, Zuziu, nie zapomnę o tobie. Codziennie ci wysyłam filmiki i zdjęcia, co się dzieje, więc jakby na pewno nie zapomnę. A czy masz jakiś bucket list, co chciałabyś zrobić w Stanach? Jakieś miejsca do odwiedzenia? Na pewno, jakby ona mi podsunęła pomysł na Hawaje, więc na pewno bym chciała na te Hawaje pojechać, poza tym widziałam zdjęcia, więc jakby bardzo bym chciała. Bardzo bym chciała do tego LA, no LA mi się marzy. Los Angeles, Kalifornia, Miami. Co bym chciała zrobić? Dzisiaj rozmawialiśmy o tym, i żeby pójść na strzelnicę. Musimy się zapytać. John powiedział, że Kasia wynajęła mu jakby lot samolotem i jakby instruktor wystartował. John mógł latać i instruktor wylądował, ale jakby można było latać. I to kosztowało mniej niż $100. I to kosztowało mniej niż $100, więc jakby... To jest mega mało. No to jest tak jakby za stówkę. Ja nie wiem, czy tutaj w Stanach nie wyjdzie mi taniej skok ze spadochronem, więc może skoczę ze spadochronem. No. Jak narodził Ci się pomysł na wyjazd i jak Ci mi na sama podróż? No pomysł na wyjazd jakby, no to mówię, jakby Ola mnie tutaj wkręciła w to wszystko. A jak minęła mi podróż? Lot z Polski do... O Jezu, on jest pewnie niedobry już. Lot z Polski do Belgii był spoko, spałam z godzinę. Troszkę się jeszcze tak szlochałam sobie w samolocie i spoko. I w samolocie do Stanów, jakby leciałam tak około 9 godzin chyba, no to ja jakieś 7 godzin przez... Nie, dziękuję. A co, nie chcesz ich? Nie. Dobra, to wezmę. Walentynkowe. O, dziękuję. To jakby w samolocie do Stanów przespałam 7 godzin jakoś około. Bardzo długo spałam, no bo jakby nie spałam w nocy przed dzień przed wylotem, więc w sumie przez to nie mam jetlaga. Okej. Okay. I położyłam się też tak. Spałam w niewygodnych pozycjach, więc jakby przez to aktualnie boli mnie bardzo, bardzo, bardzo mnie bolą plecy. A pierwsze wrażenia. Fajnie, byliśmy dzisiaj pod Lincolnem, tym posągiem. Pod takie miejsce, gdzie były takie jakieś posągi, i to oznaczało każdy stan w Stanach Zjednoczonych. Nagrałam to taką relację, że Intercontinental Buyers.
bo tam były wszystkie Stany wypisane. Ja się śmiałam, że jakby, o, mogę tu przyjść po prostu, przejść dookoła i jakby zaliczyłam całe Stany Zjednoczone, więc mogę już wracać do domu. A jak się nazywał ten taki duży patyk stojący? Ten dzisiaj? Washington Monument. Washington Monument. I potem zobaczyliśmy Biały Dom, a potem poszliśmy do McDonalda. Więc wrażenia bardzo fajne. Czuję się dobrze. Wrażenia są bardzo dobre. Wróć. Lena, wrócę. Jeszcze się spotkamy. Jak będziesz kiedyś w jakimś sklepie, to pokaż te wszystkie XXL produkty. To nie Boże. Pytanie. Możemy dobrze. Jutro, dobrze, Julia. Więc pójdziemy do sklepu i pokażę ci wszystkie produkty XXL. Kiedy wracasz? W razie najprawdopodobniej wrócę 16 lutego, ale nigdy nie wiadomo. Więc jakby w lutym. Czy należysz jeszcze do ZHP? No ogólnie to tak. Tak jakby no na zbiórki, ostatnio prowadziłam zbiórkę wędrowniczą i było fajnie, bardzo mi się podobało. Do ZHP dalej należy, tylko no niestety tutaj nie jestem w stanie w odległości 7000 km jakby uczestniczyć w tym, co się tam dzieje, ale jakby nie opuściłam oficjalnie nic harcerstwa. Gosia, co jadłeś w samolocie? Andrzejku, jadam w samolocie, do Stanów, dostałam lunch, czyli ryż z kurczakiem z curry. Do tego był szpinak. Do tego w oddzielnym pudełku były 3 albo 4 kuleczki mozzarelli, 2 plasterki pomidora i jakaś rucola. I do tego wzięłam kolę. Inni brali jakieś wino, coś tam, a ja... Jestem ciekawa, just coke. Więc to jadłam, plus potem był snack, czyli... No i właśnie problem jest taki, że ja zasnęłam i obudziłam się, jak już właśnie przeszła koło mnie stewardessa ze snackami. A dostawali ludzie tortilla pizzę. Nie wiem, co to było. Ale niestety mnie to ominęło, a już byłam tak trochę zestresowana i zawstydzona, więc nie chciałam jej pytać i tak krzyczeć przez cały samolot, bo to też tak mi głupio. Gdzie jest moja tortilla? Więc po prostu jak przychodził koło mnie jakiś steward, to zapytałam, czy mogę po prostu puszkę coli. I on powiedział, że spoko i mi ją przyniósł. I w tym czasie zjadłam sobie drugą kanapkę od mamy i jakieś... A, dostałam jakieś trufle czekoladowe jeszcze do tego obiadu, więc zjadłam to po prostu. To tyle. Tyle dostałam pytań, ale i bardzo dziękuję za wszystkie pytania. Pozdrawiam wszystkich pytających. Wrzucę też tutaj do tego filmu na koniec jakieś filmiki z dzisiaj, co nagrywałam. Nie ma ich za dużo, ale coś tam może znajdę. Więc to tyle. Widzimy się z następnym vlogiem. Nie wiem, jak może kupimy w końcu jakieś rzeczy, albo jak jutro gdzieś pójdziemy, albo jak pójdziemy do sklepu, to wam pokażę, jakie są duże rzeczy. I no. O, bo pojedziemy jeszcze do Five Guys. I spróbujemy wszystkich rodzajów picia, każdy smak, a w nocy będziemy się świecić. To tyle. Pozdro. Pozdrawiamy. Bye. Cześć, jesteśmy w McDonaldzie w Stanach Zjednoczonych. Robimy taste check. Hot musztarda. Gorąca musztarda. Test. To jest w sumie najlepsza rzecz w McDonaldzie w Stanach. Nie ma innej lepszej rzeczy jak dla mnie. Nie, ja tego zrobię. Pokaż, co to jest. To jest deluxe. Ale tu trzeba kanapkę. A, no to jest... No ale już pokazałam. Nie. Wygląda tak. No weź, bo to ugruzione. Pokaż, mam część. No jest to, bo... Ale mi śmierdzą ręce. To mydło jest okropne. No. To był rzecz. Teraz spróbujemy spicy buffalo. My mamy chyba coś podobnego w Polsce. To się nazywa jak... to jest coś podobnego. Tylko ono się to inaczej nazywa. Wprowadzili to do ostrych nuggetsów. Bardzo lubię to robić. A najbardziej lubię to frappę. To jest chyba ostry jakiś burger, bo widziałam, że on ma papryczki w sobie. Tak jak on. No musisz krzyknąć na psa, żeby ciebie posłuchał. Nie, nie ma. Zacząć. Całkiem smaczne. Koniec vloga. Nigdy nie piję, jak gdzieś idziemy, dlatego że nie chcę chodzić siku. Dobra, chodź, idziemy. To się kameruje? Nie wiem, co się robi, ale idziemy. To ja opowiadałam, że chcę siku, kiedy... America, no way, America, Boże Święty, wszędzie są flagi, wow, wow, wow.
cold drinks to take on. Big highway? Yeah.